Szanowni Państwo, dzisiaj Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej podjął decyzję o skierowaniu wniosku do Sejmu Rzeczpospolitej o wotum nieufności dla pani premier Beaty Szydło i całego jej rządu. Związane jest to oczywiście z ostatnią aktywnością rządu Beaty Szydło, jej samej, ministra Waszczykowskiego na arenie międzynarodowej, na arenie europejskiej, tym szkodliwym działaniom, które zaszkodziły polskiej racji stanu i szkodzą do dzisiaj, tą kompromitacją, którą obserwujemy na arenie międzynarodowej, tą izolacją Polski, która została na życzenie rządu PiS wprowadzona. Unia jest zjednoczona poza Polską i to jest coś, co szkodzi polskiej racji stanu i ośmiesza Polskę na arenie międzynarodowej i ośmiesza też polską dyplomację. Ten wniosek zostanie złożony w ciągu najbliższych dni, licząc na to, że będzie przegłosowany w najbliższych tygodniach przez parlament. I druga decyzja, Platforma Obywatelska zaprasza tych wszystkich, którym drogie na sercu są ideały, które utrzymują Polskę w Unii Europejskiej, którą budują Unię Europejską, jak wolność, jak wszystkie prawa demokratyczne, przestrzeganie praworządności, ale też ochrona i obrona tych wolności samorządu, sądów, czy sprzeciw przeciwko złej reformie edukacji, czy reformie zdrowia, na wielką demonstrację, którą będziemy organizować w weekend majowy 6-7 maja. To jest zaproszenie do wszystkich środowisk, także tych politycznych, niepolitycznych, otwarte dla nich zaproszenie, żebyśmy wspólnie razem wzięli udział w tej manifestacji.